Señor Corbyn Mikke. Mr. President, it is a shame that European Union, huge European Union, is afraid of a small New Zealand laying 10,000 miles from Europe. It is a shame that European Union, who takes care of the poor people, now takes interest of the producers, not of the poor people, who want to have a cheap New Zealand's butter. New Zealand's butter is very good, and I want to eat New Zealand's butter, cheap New Zealand's butter. Thank you very much. Gracias, señor Polčák. Děkuji, pane předsedo. Já snad poprvé ve své kariéře zde v Evropském parlamentu budu poprvé souhlasit s panem Mikkem. Já považuji Nový Zéland za zemi, která je nám skutečně velmi blízká kulturně, politicky, a pokládám za téměř nemožné, aby úroveň obchodu dosahovala pouze 8 miliard euro ročně. Myslím si, že bychom měli skoncovat s protekcionismem. Určitě mají existovat pojistky pro obchod, ale není možné, aby obchod vázl právě na protekcionismu. To je určitě doba minulá. Chtěl bych připomenout, že právě éru pana prezidenta Trumpa bychom měli využít k tomu, abychom navázali mezinárodní vztahy, včetně tedy volného obchodu, i s těmito zeměmi, o kterých se jedná už 20 let. Já myslím, že je na čase skutečně vyjednat dobrou férovou dohodu, která bude obsahovat určité pojistky, ale není možná určitá odvětví zcela vyloučit z tohoto volného obchodu. Děkuji. Proszę bardzo, pan Korwin-Mikke. Mr. President, it is shame that... Dziękuję, panie przewodniczący. To wstyd, że duża Unia Europejska boi się małej Nowej Zelandii. To wstyd, że Unia Europejska, która się martwi losem biednych ludzi, teraz opowiada się za interesem producentów, dużych producentów. No, masło nowozelandzkie jest tanie i bardzo dobre. Ja chcę je jeść. Dziękuję. Gracias, señor Polčák. Dziękuję, pan Polčák. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Po raz pierwszy podczas mojej kariery tu w Parlamencie Europejskim mogę się zgodzić z panem Korwin-Mikke. Uważam Nową Zelandię za kraj nam bardzo bliski politycznie i kulturowo. I uważam za prawie niemożliwe, by poziom handlu rocznie wynosił tylko 8 miliardów euro. Trzeba wreszcie położyć kres protekcjonizmowi. Oczywiście muszą być pewne zabezpieczenia dla naszego handlu, ale to nie jest dopuszczalne, by nasz handel opierał się na protekcjonizmie. To tak było może w przeszłości. Musimy nawiązać stosunki w duchu wolnego handlu z tymi krajami. Już od 20 lat pracujemy nad tymi porozumieniami. Oczywiście potrzebne są pewne zabezpieczenia, ale musimy zakończyć cały ten proces negocjacyjny. Dziękuję.